Cześć Wam, kochani. Dzisiaj tak tylko ekspresowo, autentycznie w dwóch słowach, bo jestem akurat na wyjeździe, czyli terapeutyzuję się na świeżym powietrzu. Chciałam tylko przypomnieć wszystkim, którzy zapomnieli, że dzisiaj właśnie, czyli 30 marca, obchodzimy Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej. Z tej okazji moja wypowiedź pojawi się w artykule na Onecie autorstwa pana Szymona Pierzy. Jak tylko będzie ten materiał dostępny, to na pewno go zaraz Wam podlinkuję. Znajdziecie to w opisie do filmiku, jak również na moim fanpage'u na Facebooku. Także zapraszam Was do lektury. Jeżeli gdzieś jeszcze znajdziecie jakieś fajne materiały opublikowane z powodu i z okazji dzisiejszego święta, to bardzo Was proszę, wrzucajcie w komentarzach, podzielcie się z innymi. A tymczasem, moi drodzy, życzę Wam fantastycznego dnia hadowca, bawcie się dobrze i cieszcie się życiem. Do usłyszenia, pa, pa!